zastraszyli tego tematu. Być może mało wiedzieli jeszcze o powstaniu styczniowym, no bo w sumie, dajmy na to, młodsza kategoria, piąta, siódma klasa, no niewiele jeszcze znają z historii. Nawet jak znają, to kojarzą tylko jakoś niedużo faktów. Ale na pewno pomogły później te lekcje, które też organizatorzy przeprowadzali w poszczególnych szkołach. Na pewno poznali to powstanie. A z jednej strony właśnie dla mnie, kiedy ja uczestniczyłem w Rodzie Żercach, nie było określonego żadnego tematu. I to był nasz największy tak naprawdę ból głowy. My najwięcej czasu poświęciliśmy na wymyślenie tego tematu. Wymyślenie właśnie, o czym mamy mówić, o czym zrobić ten reportaż. W Polsce uczniowie generalnie są mniej zainteresowani dyskusją o historii. Ja myślę, że gdyby w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie zrobić podobny konkurs o powstaniu, ja nie sądzę, żebyśmy znaleźli tam o wiele więcej ludzi skłonnych rozmawiać, robić reportaże, pojawiać się w radiu, w ten sposób konstruować jakby swoją tożsamość. Ja myślę, że w Polsce generalnie widzę ucieczkę od historii, kiedy tutaj z przyjemnością zauważyłem, że ludzie, młodzi ludzie, tak, oni są rzeczywiście bardzo tym zainteresowani. Wiele było materiałów, reportaży w tym konkursie, które były naprawdę bardzo cenne i bardzo osobiste, własne. Pani Beata Mockienia nas zachęciła do tego, to jest jedna z nauczycielek naszej szkoły. Ona naszą całą klasę zachęciła, cała klasa nasza brała udział w tym. Pani kazała. Czyli była możliwość albo pójść na konkurs, albo pójść na fizykę. Wybrała na konkurs. Dlaczego? Ponieważ nie byłem przygotowany do lekcji. Ja się zainteresowałem głównie powstaniem styczniowym dziennikarstwu, ponieważ teraz jest na mierze Dugówce, Gwinnickiego Rterzy i tam teraz jest cały temat 150-lecie powstania styczniowego i teraz cały rok jest poświęcony temu powstaniu. Że to jest był ogromny wzrów Polaków, który chciał pokazać dla Europy, że my jednak nie jesteśmy uciemierzonym narodem i że my chcemy wolności, że my chcemy żyć, że my chcemy mieć wolność słowa, wolność we wszystkim, wolność szlachty, wolność picia, wolność alkoholu i tak dalej. No to w sumie tak oznaczało. Nauczyłem się dużo czegoś dużo nowego o powstaniu styczniowym i o tej całej historii. Nie było problemu z wyborem pierwszych trzech miejsc w dwóch kategoriach, starszej i młodszej, żadnego, najmniejszego. Tam były prace naprawdę bardzo wartościowe. Był wielki idiotyzm, który powstał w mojej dziwnej, szalonej głowie. Będę jeszcze dwa pomniki stawić, syna Puszczy Żarnickiej i opowiedzieliśmy dużo nowej informacji o powstaniu styczniowym. Jeszcze wczoraj patrzyłem i dzisiaj wcale nie wiedziałam, że ja wygram, bo głosowanie internautów było takie, że my byliśmy chyba prawie na ostatnim miejscu, a tutaj pierwsze miejsce, to takie emocje. Ja mi tylko jedna koleżanka pokazała swoją pracę, powiem szczerze, mnie zadziwiło, że doszedłem do pierwszego miejsca, że w ogóle do finału doszedłem. Ponieważ moja praca porównując z pracą koleżanki wydawała się zupełnie idiotyzmem pełnym. Ten chłopak, który dostał pierwszą nagrodę, zdecydowanie się wyróżniał. In plus, on zastosował nowoczesne środki, żeby opowiedzieć o historii sprzed lat, tak? Znaczy on się poczuł trochę jak DJ, raper w telewizji, który opowiada o rzeczy, która teoretycznie, gdyby przeczytał w podręczniku do historii, w ogóle by go nie zainteresowała, ale wpadł na świetny pomysł i to zrealizował według mnie koncertowo. Ale co dla twoich rówieśników, dla tego pokolenia znaczy powstanie z tym, czy w ogóle co jest tam? Nic. Ponieważ dzisiejsza młodzież na ogół nie czyta książek, nie ciekawi się historią, ciekawi się swoim nosem oraz Facebookiem. W tych konkursach biorą udział ludzie mniej lub bardziej zainteresowani. Oni by zawsze byli zainteresowani historią, przeszłością, teraźniejszością. Zawsze by ją chcieli w jakiś sposób interpretować, bo oni są po prostu inteligentni. A takich ludzi zawsze jest mniej na świecie, jak wiemy. I żaden konkurs tego nie zmieni. My tylko możemy tak naprawdę takimi konkursami wzbudzać zainteresowanie wśród tych ludzi, którzy w ogóle nic nie interesuje. Natomiast cudów nie oczekujmy. W jakiś sposób asymiluję się też z tym konkursem, dzięki temu, że sam kiedyś uczestniczyłem. No na pewno, tak jak mówię, jest to jakaś szansa. No i takie akcje, takie konkursy zawsze procentują w przyszłości. W czasie konkursu właśnie poznałem radio, powiedzmy tak od kuchni, nie? Poznałem też, jak to wszystko się odbywa i wtedy powstała taka myśl, że być może ja bym mógł też kiedyś spróbować i też po konkursie właśnie parę osób mi też powiedziało, posłuchało tych chyba materiałów, które też wtedy tworzyliśmy z przyjaciółmi, że Tomek, spróbuj. Wysłałem CV, pewnie ktoś mnie tam poznał z dyrekcji, że Tomek uczestniczyłaś kiedyś w Radiu Żercach, a więc już miałem taki jakby plus od razu, nie, że już mnie w jakiś sposób znali, no i tak zostałem i pracuję.